Czy zastanawialiście się kiedyś, jak by wyglądało wasze życie, gdybyście mieli tylko jedną kończynę i za pomocą niej mieli przetrwać w postapokaliptycznym świecie, w którym to potwory czyhałyby na wasze życie, a wy musielibyście się za pomocą tej jednej maluńkiej, albo i dużej, nie wiem jakie tam macie te łapy, dłoni, ratować się i przeżyć. I co, wygrali? Nie, nie wygralibyście. Oczywiście, żebyście nie wygrali. A dzisiaj w grze Endoparasitic wszystkie moje kończyny zostaną oderwane i zostanie mi tylko moja jedna ręka. Nie wiem, czy lewa, czy prawa. Nie wiem, czy to ma znaczenie. I za pomocą niej będę musiał się poruszać i przetrwać. I walczyć przede wszystkim z mega bebokami, które czają się gdzieś tam w jakichś strasznych miejscach. Tyle wiem o tej grze. Tyle się doczytałem. Więc czemu nie? Oczywiście zaczniemy na poziomie normal, bo ja jestem normalny. Ha, 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 ha. Okej. Okay. Mam jakąś asteroidę, która próbuje uderzyć w nas? Nie. My wylądowaliśmy na asteroidzie. Wow. Okej, dobra. A akcja dzieje się bardzo szybko w tej grze, jak widzimy. Matko jeden, ja dostanę demonetyzację. Ile tu tego koczupu się leje? Mamy łapę, która może poruszać się 360 w każdym kierunku na całym świecie. I mamy siebie, którzy my właśnie tutaj dość obficie wylatuje z nas ketchup. I możemy się poruszać za pomocą tej łapki, możemy się chwytać powierzchni i sobie chodzić. I wylało się z nas już 40 litrów ketchupu. Ale to nic, możemy iść dalej przed siebie. I w tym momencie znalazłem wodę mineralną? Co ja to trzymam? Kredkę magiczną trzymam. Albo węgiel jakiś. Rozgrzany węgiel trzymam. Okej. There has been a containment breach. Abandon the premise immediately. Okej, udało mi się zapobiec krwotokowi ketchupu. Więc teraz możemy się może ubrać. Może się ubiorę. Co tu się wydarzyło? Czemu tu tak hardkorowo jest od samego początku? Że ja to przeżyłem w ogóle, ale wiecie co? Mam najważniejszą część mojego ciała. Moja dupcia została ze mną. Nie mogę się chwycić nawet za mój tyłek. No nie! Z niewiadomych przyczyn mamy bardzo ograniczony zasięg widzenia, może dlatego, że patrzymy się na te płytki. Czemu ktoś je tak krzywo poukładał i dlaczego tu są białe, a tu jest jedna ciemna jakaś? Jakiś psychol to układał. Mamy jeszcze jakąś, widzę tutaj, wyprzedaż garażową, bardzo dużo jest. Jak parasite detected? Nie jestem parasite. Ej, zepsuły się wam te czujniki. Ja jestem człowiekiem. Ja mam ludzkie dłonie, tutaj. Patrzcie na mnie. No jedną mam, no. To nie od razu, że kosmita jestem. Albo we mnie jest kosmita. Jestem teraz jak w tym 8 pasażerze Nostromo. I że alien. Że we mnie się teraz taki mały bobo alien teraz kikitra i on za niedługo wyjdzie. Którędy on wyjdzie? Tylko nie moim tyłkiem. Musimy znaleźć rozwiązanie tego w takim razie. O, jak się tym teraz scrolla up tu? Co? Na scrollu? Na scrollu? No dobra, niech będzie. Jak parasite? Drag syrinite to parasite. Ja sobie wstrzykiwać muszę coś, żeby mi to do mózgu nie doszło? Tylko w moim tyłku siedziało niżej? No co ty gadasz? A czemu tego wysrać nie mogę po prostu? Wow. Mamy tutaj informację. Medycyna będzie spowalniała postępowanie pasożytu, jednak nie wyeliminuje, nie zlikwiduje go. No nie wyeliminuje, to jest dobre słowo, tak. Utrzymuj stały dopływ cały czas. Chodzi o te medykamenty, czyli tak jak pomyślałem. No fajnie, że, ale jak ktoś pomyślał, że zostawił mi protipa na karteczce na ziemi, żebym ja mu przeczytać. Dziękuję bardzo. O, kolejna karteczka, ktoś upuścił. Niektóry ekwipunek jest zamknięty w pojemnikach z zamkami prostymi. Żeby zapobiec obiektom, po prostu otwieranie ich. Dobra, żeby otworzyć je, potrzebujesz pin pyres? By def? Dobra, potrzebujesz pinu, parę pinu. Nie wiem, chodzi o... co to jest? O kurde. Co? Okej, dobra, to jak... Prawie jak w Skyrimie. Ej, mamy medycyny. Teraz mnie zastanawia, jeżeli ja nie mam kończyn, nie mam ubrania, bo jestem nago, gdzie ja sobie wkładam to lekarstwo? Gdzie ja go przetrzymuję teraz? Tak mnie naszło trochę. Ale zakładam, że mam jakiś otwór, gdzie mogę trzymać jednak te przedmioty. I ciekawy jestem, jak dużo tych przedmiotów mogę tam schować. Przekonajmy się, znajdując coś innego jeszcze. O, komputer! Mogę w nim wejść. Wow, inkes! W razie awarii, zagrożenia, skażenia, dobra. Wszystkie zamknięcia, wszystkie drzwi zostaną zaplombowane i ewakuowanie musi być recepcja, tak.
czemu ja to tak tłumaczę? W przypadku fałszywego alarmu ewakuacja orders, to są te rozkazy, tak, będą wycofane by accessing control panel. Dobra, no! Wow! Moja postać potrafi mówić! Jest tu dubbing nawet zrobiony! Ja pierniczę! Przedtem cicho siedział, nic nie mówił. Mamy iść tu, czy mamy iść tu? O kurde, ja nie mogę tak bokiem chodzić. Cholera jasna, co to jest? To jest ściana? Po co ktoś robi taki korytarz, na końcu którego jest ściana? Nic nie ma. Nie ma pomieszczenia, drzwi. O, tu coś jest. Tu kolejny przewód jest. Ale to są jakieś lipne przewody. Uwaga! Evacuation protocols canceled. It is safe to return to research stations. Wait! Czy ja właśnie odwołałem ewakuację całej stacji? Z tymi parasajtami na cały... Okej, jeżeli ktokolwiek został na tej stacji, to przepraszam. Ale macie z dupy jesień średniowiecza. My tu plujemy krwią. No przestań pluć krwią, no o co ci chodzi? Robaczek jest na dole, nie potrzebujesz lekarstwa. Znaczy, no w sumie może potrzebujesz, bo straciłeś dużo keczupu i chodzisz twarzą po ziemi za pomocą ręki. W ogóle on się chwyta tych płytek. Przestań pluć, bo cię usłyszą. Tu nie mogę przejść, bo jest jakieś szklane przejście. Co tu jest? Tu jest też ściana. Tam ktoś... Okej, coś otworzyłem, ale tu ktoś nie żyje. Nie! Angelika! Co ci się... A, no tak, to przecież ja otworzyłem... anulowałem ewakuację. It's a prank! It's a prank! Szalika zrobił ci pranka. Co tu na komputerze mamy? Autor, Cintler, Lead, Protol, Parasit... My mieliśmy lidera w parasotologii? Pasożytologii? Jest coś takiego w ogóle? Nautilus sam... No, Nautilus się nazywa. Probówka Nautilusa została odebrana. Rozpoczynamy preliminary badania. Czekaj, co? Próbka ma 4,1160... Nie wiem czego w ogóle. Trylionów lat. Najstarsza próbka, jaką kiedykolwiek udało się nam odnaleźć. Problem jest taki, że nasz wszechświat ma tylko 14 bilionów lat. To sugeruje, że próbka pochodzi... No właśnie, skąd? Z jakiegoś innego uniwersum. Jest starsza niż nasz uniwersum. Holy shit! Albo się pomyliliście w kalkulacji. Tak to jest, jak się bierze ludzi po budowlance na naukowców. Dobra, nie wiem co, ale coś złego tu się dzieje. Wybacz, Krystynka, muszę cię obudzić. Znaczy, ty jesteś Angelika, dobra, to ja muszę wyjść. Przestań pluć tą krwią. Czemu on pluje krwią? O co ci chodzi? Nie mam status życia. Przecież wszystko jest... A on się podnosi trochę. Ej, robaczek, ty! Wracaj na swoje miejsce, do dupy tam, gdzie twoje miejsce. Dobra, idziemy sobie tędy. Nic się... O kurde, tutaj... Wow, a tu coś jest... Jaka impreza tutaj była. I nikt mnie nie zaprosił? Teraz hakuję ten komputer. A, tu save był. Okej, okay, o, to już się domyślam, co za chwilę będzie. Wiecie, to jest ten moment, w którym pojawia się pierwszy save, a potem otwieracie drzwi i z tych drzwi wyskakują potwory, które was zabijają. Ciekawe, czy tym razem będzie inaczej. O, widzę tam to! Lekarstwo dla mnie! Dla mojego robaczka, który jak dojdzie tu, to mi zrobi... Ała! On mnie zamieni w tego jednego z nich. Ale nie powinni mi robić nic złego. What the hell? Co on robi? O! Tu jest kolejny! Jak go załatwić? Jak go mam porobić pięścią? Ale on chyba nie widzi mnie. On tylko niucha. Dosłownie niucha. O nie! Kichłem! On to zobaczy? Nie, ma to gdzieś na szczęście. Dobra, to jest kiepski. A on idzie za mną cały czas. Houston, szybko. O, dobra, zebrałem to. Broń mi dajcie jakąś. Potrzebuję walczyć z nimi, walczyć. Broń. Jakie to brzydkie jest. Ja nie chcę, żeby on mi zrobił coś brzydkiego. Ej, on nie widzi. No co jest? Typie. Pobaw się tam czymś. Czekaj, tu jest jakaś linia. A tu, ale on tu stoi. A czemu tego nie mogę? Zamknąłem się tu! A! Nie, jestem debilem! Tu musimy podejść tak bardzo pomalutku. On tego nie zauważył, że mu tam rączką dostał. Dobry szalikań! A, poklepię się po tyłku. A, taki dobry. Dobra, przestań kaszleć. Idziemy. Jest tu ktoś? Broń! Tego mi było trzeba! Dajcie mnie to! Ja chcę broń, by móc strzelać do kosmitów. A jak tam ten w mojej tyłku? Ja jeszcze mam dużo czasu. Ej, ja mam taki kiepski zasięg widzenia. Dobra, nie to. Wow! Ej, no powiem wam, te zagadki
Sztos. To jest idealny poziom trudności dla mnie, jakby, nie? Czemu ja tak kaszlę cały czas? Może dlatego, że ten robaczek mi wchodzi cały czas tam w tyłku. On się rusza, wierci i robi mi kuku. Tu jest sejwik, ale to... Ja nie! Mogłem otworzyć te drzwi, ale się wystraszyłem tego typa. On tam chodzi, czy idzie teraz naokoło? Ja go mogę zamknąć! Ej, teraz jestem geniuszem, nie? Patrzcie, co zrobię. Patrzcie. Wezmę go tutaj, skłonię do tego. On tu wejdzie i zamknę go z dwóch stron. On idzie teraz do góry, nie? Idzie sobie. Ha! To jest ludzka wolność, 200 IQ, tak jest. Nie, trzeba było sapać. Teraz pootwieramy to, te rzeczy. Czy ja tu nie widziałem wcześniej, było jakieś lekarstwa czy coś? Co ja tu otworzyłem? Dobra, zanim tu jeszcze zasejwuję... A, tu jest lekarstwo. Ha! Jak to not enough space? Lyk! No i on dalej kaszle. Wow. To było genialne. Jak not enough space? Czemu not enough space? Patrzcie, zrobię tak. To jest głupie, co ja robię teraz, bo marnuję tak naprawdę te przedmioty. Mógłbym to zostawić na później, ale pewnie tu już nie wrócę, więc... Game save it! Ja jestem po prostu tak dobry w tą grę, że znajduję tyle rzeczy naraz. Tu była broń gdzieś, nie? O, tu się mogę nawet zamknąć. Nie wiem, czy to jest mądre. Mówi to gość, który ma jedną rękę. On tylko krwawi, a ty masz jedną rękę i plujesz krwią. I mówisz mu, że nic nie można zrobić, tylko się modlić. To co ja mam zrobić w takim razie? O, mam rewolwer. Jak to not enough space? Jak mam to teraz? Right click on gun to equip, scroll up. Co ty gadasz mi tu teraz? Co? No nie mów mi, że ja to będę musiał tak ładować za każdym razem. O, ja nie mogę chodzić. O nie! Mogę trzymać broń albo chodzić. O kurde. Dobra. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się, mam broń! Albo wystrzelę ci to prosto w twój parachaty ryj. Słyszysz? Nie pocuć. Znaczy ja tam muszę iść, więc odejdź. Trafiłem go. Wow, dostałem achievement. Ale go nie zabiłem. Czemu on się nie rusza? Że muszę podejść do niego. Czy on nie ogarnia tego, że ja do niego strzelam? Ej! Mordo. A on tu nie może wejść, bo jest za gruby i... Wow. No ja wiem, że ja wybrałem normalny poziom trudności. 4 pociski. I muszę je... Czekaj, to te są puste chyba. Muszę je wyciągać! Co to jest za poziom trudności? To na pewno nie jest normal. To jest jakiś hardcore. No chyba, że mi się mopki nie będą ruszały. A! Masz! Cap, 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 cap. Dajcie mi miecz jakiś. Albo katanę. Porobię ich wszystkich! Idziemy. Pomalutku. Przestań pluć tą krwią, już ci mówię. Tu słyszę kogoś. Jestem kiepskim rewolwerowcem. Jak z takiej odległości 10 cm mogłem go nie trafić? Hmm? Robimy tak. Dziki zachód należy do mnie. Nawet nie patrzę w ciebie. Ale cię porobiłem teraz, widziałeś to? I teraz wymienimy sobie te. Ja nie wiem, czy dobrze robię, mogłem go w sumie obejść jakoś? Może nie musiałem z nim walczyć. No, już aktualnie mamy problem, bardzo duży. Musimy obrócić bębenek. O, chyba tak to działa. To się zamknie i będę strzelał 3 razy. Chyba, jak nie to będę strzelał kapiszona. Broni! Amunicja! Tego mi było trzeba. Jak to not enough space? Jak not enough space? Już tu ładujemy. Teraz będzie tyle miejsca, będziemy walczyli ze wszystkimi. O jest! Jeszcze mogę z kimś zawalczyć, dawajcie mi ich tutaj! Mam jeszcze masę magazynków, amunicji. O! To się będziemy mogli uleczyć? Fajnie. Nie no, te zagadki są koks. 3 razy! Mi zajęło, zanim dobrze trafiłem. 3 razy! Jest! Mamy wakum! Dobra, idziemy dalej. Ktoś tu jest? A ja tu słyszę kogoś, że ktoś tak niucha, nie? Jest ten! Niuchanator! Niuchanator, odejdź! 1, 2, 3, 4, dobra. Jest! Trochę dużo, tamten chyba na 3 strzały zszedł, więc tak trochę kiepsko mi idzie. Już to ładujemy. Oh my god, jeszcze sobie zakręcimy bębenkiem, żeby było fajnie. Widzisz? Trzeba było sapać. O, mamy komputer. Wow, ale fajnie, ściana tekstu, dobra. Lucy, can the research board is requiring a meeting regarding a bla 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 bla. A tu czacik sobie mają jakiś. Przepraszam, to się nie stanie nigdy.
Never happen again. O tym teraz typie myślisz? Czy Lucy dalej tutaj jest i czy żyje? Tak, może na randkę pójdziecie razem. Kto wie, może Lucy wciąż żyje. Może lubi takich mężczyzn bez trzech kończyn. Najważniejsze, że mam dużego gnata. If you know what I mean. A, dobra. Czy naprawdę musi być ta dziwna mgła wszędzie? Jak on jest... Nie! Nie mów mi, że zaczynam od... No, nie mów. No, to jest normalny poziom trudności. Jak on koło mnie jest, to go nie mogę trafić w ogóle. Nie wiem dlaczego. Raz, dwa, trzy. No! No i całe... Wszystko wystrzelałem. Dlaczego wszystko wystrzelałem? Ja pamiętam, że miałem więcej chyba. Przecież 6 razy nie strzeliłem. Ale mnie kłamią. Syk, patrzcie na to. Pyk. No dinewscy. I za każdym razem muszę sięgać po tą broń i ją ładować. Ludzie, trzymajcie mnie. Dobra! Który tu ze mną chce się bić? No, już! Który? Ty? Ja wiem, że tu jesteś. Ale sobie podejdę na wszelki wypadek. O! Teraz sobie odejdę. Żeby trafić. Łatwo z tobą, beboku. Weźmiemy teraz ammo, otworzymy. Ja? Jak można nie trafić? Mamy save'a, jest! Czyli jak zginę tutaj, a co jest bardzo prawdopodobne, to nic złego się nie stanie. No daj, a nie mam miejsca, dobra. I teraz walka na śmierć i życie. Pum, pum, pum. Skąd ja podejrzewałem, że tu umrę? Może nie jestem tak dobrym rewolwerowcem. Tutaj kogoś skitramy, a mogę kogoś tutaj z... No! No przecież on... Co to za kupsko jest? Czemu ja strzelam jak jakiś paralityk? Nie mogę trafić gościa z 3 centymetrów. Why? Why? Why you bully me? Ma, jak? No, no właśnie, no i czemu teraz nie trafię? No, no. On kręci tą ręką dookoła! Muszę się nauczyć strzelać, albo będę tak ginął jak głupio co chwilę. Come on. No ja! Walcz! O życie! Ale mnie zaraz coś trafi, nie? Ale ja to zrobię teraz mądrze. Pa, pa! 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 Nie trafiłem! Rozumiecie to? Widzieliście z jakiej odległości ja strzelałem? Czy musimy to włączyć na slow motion teraz i pokazać to jeszcze raz w dużym spowolnieniu? Tak się kurde no. On jest nieśmiertelny. Nie, to mu trzeba jakoś inaczej zrobić. Tu go trzeba zwabić, tu. On się tu zablokuje. A, nie zablokował się, no dobra. Mnie zabije teraz, tak? Nie! Wow! Czy to było takie trudne, ja się pytam. Czy to było takie trudne? Tu jest jeszcze jeden matołek. Dobra, szybko. Chwyć się tego, no. Jest! Już miałem całe życie przed oczami teraz, nie? Jak on już do mnie podchodził. To się naprawdę mogło źle skończyć. No more, więcej strasznych rzeczy. O, tam mam w ogóle amunicję, muszę się cofnąć. A tu mogę w sumie. Masz, nakarmię cię. Twoje lekarstwa, proszę cię bardzo. Tu się cofniemy, bo mamy 2 naboje. A wiadomo, że Shirkan jak strzela, to strzela tak jak padaka. Więc potrzebuje bardzo dużo naboju. I kto buduje tak kompleks, nie? Czy to były jakieś fortyfikacje, które miały powstrzymać te parasajty? Skrzynki i stoliki? Porozrzucane po tym kompleksie? No jeśli tak, no to się nie udało. Ja idę tak bardzo powoli. Tu chyba za tymi drzwiami ktoś jest. Dlatego ja pójdę naokoło, żeby pokazać jaki jestem mądry i bystry. Tu mamy coś, tu mamy jeszcze... O! Co to było? Ja tam widziałem coś... A, to jest apteczka. Dobra, idziemy tędy. Jakie tu są korytarze dziwne. Jakie to duże jest wszystko. Czemu tu to wszystko zostaje, będzie otwierane? Trochę się boję to otworzyć, no ale... Co to? Co to? Co to? Czym ty jesteś? Mały gnoju, wracaj tu. A!
Zabiłem go. Squeakers. Osiągnięcie. Squeakersa zabiłem. Nie jesteś sobą z Sneakers. Dobra, załatwiłem go. I o ile tu amunicji jest? O! Nie! Zły Squeaker. O ty dziadu jeden. Chodź tu. O. Widzisz, jaki jestem dobry? Nawet nie muszę cię widzieć, żeby cię trafić. A, bo mi to spada. Chyba jak nie gryzie, to wtedy mi spada. Albo mi to samo zaczyna rosnąć. Ja już tam sam nie wiem. Dobra, otwórz mi to. Oczywiście. Milion kombinacji. Ale udało mi się. Tu jeszcze chyba kogoś słyszę. O, jest, jest. Squeaker. No. A, trafiłem go. Ale to jest irytujące. Szybszych trzeba było przeciwników mi dać. Szybszych! Co oni tak wolno biegają? I tu się coś otworzyło. Czy to jest safe? Tak, to jest safe. I wiecie co? Nacisnę go. Nie chcę tego od początku przechodzić. Dobra, chwytamy. Kurde, nie ten przycisk. Ta gra ma sterowania dwa przyciski, a ja się mylę. Okej, trafiłem. Jest. Widzieliście? Na oślep strzelałem, ja go kompletnie nie widziałem. Nie mam pojęcia, co on tam robił. A, amunicja, wiem, że tu zostało coś. A, widzisz? O, save mi się ładuje. Co to jest? O, faktycznie. Co jakiś czas mogę zapisywać? No proszę cię, załaduj się, komputerku. Błagam cię, no zrób mi tu save'a, no. No bądź taki dobry, no. Dobry komputerek, no już ci się na... No, bo pluje krwią, nie? Dobra, game saved. Jest, udało się. Ile ich tam jest w środku? Co? Jak ja tyle amunicji nie mam nawet. Aha, tu są drzwi, żeby je otworzyć. Wydaje mi... O, czy ta amunicja wystarczy, żeby ich porobić? Dobre pytanie, może tak. Dobra, chłopaki. Strzelam na oślep. Ha! Widzieliście to? Ale ich porobiłem. Ale jestem geniuszem. Ej, ten robaczek naprawdę chce wyjść ze mnie. Błagam cię, nie wychodź ze mnie jeszcze. To nie jest twoja pora. Dobra, dawaj mi to. A mogę to chwycić i to by było za proste. Łatwo z tobą. Czemu strzelam 4 razy, skoro mam 6 naboi? Dobre pytanie. Może kiedyś wam odpowiem. A nie. Na razie musi wam wystarczyć, że robię to bardzo safe. A! Ty dziadu jeden. Ugryzłeś mnie w twarz. O, tam też jest jeden. Podnieś to. Kotki dwa. Nie. Dobra, ładuj to. A, mam dwa naboje tylko. To jest duży problem. On tu już idzie. Ale na szczęście pamiętam, że tu gdzieś miałem jeszcze dwa naboje. I szybko je wezmę. O, dawajcie. Okej, dobra, szybko. Nie strzel! Nie! Co za debil ze mnie jest po prostu. No i strzeliłem sobie w ścianę. Dobra, a to w drugą stronę jedzie w ogóle. Ja to w drugą stronę muszę kręcić. O kurde. Dobra, już, puść to. Jest! O! Jakie to jest stresujące! Ja nawet nie wiem, w którą stronę... Nie mogę wyciągnąć nawet tych naboi. Rany Julek! Ta gra jest potężnie trudna. Na poziomie hard to bym się zestrał. Dawajcie mi tu wszystko. Muszę to teraz przeładować. Tu się nakarmić muszę mojego ziomeczka kochanego. Rośnij duży. Patrzcie ile... Nawet save'a miałem tutaj, mogłem zapisać. Ale... po co? Ej, ale... Ja nie wiedziałem, że tu ich jest więcej. Dostał? Chyba dostał. O, a już się cieszyłem, myślałem, że spoko jest. Nie jest spoko. Wiedziałem, że coś za dużo tej amunicji tam jest, co? Nie żyje? Na pewno nie żyje? Żyjesz? Tu słyszałem jeszcze jednego Matoła. To jest prawda? Jest tu jeszcze ktoś? Nie ma. Dobra. Idziemy uzupełnić jeszcze amunicję naszą. Pięknie. Dobra, idziemy. Ile mamy życia? No dopiero co użyłem tego. Jest! Wypuśćcie mnie stąd! Wypuśćcie mnie stąd, mówię! Ja nie chcę z nim walczyć! Raz, dwa! Naprawdę ja nie wiem, gdzie strzelam. Gdzieś tam przed ciebie strzelam. Amunicję trzymam w dupie, bo to najlepszy schowek jest. Mogę się przeska... O! Upgrade dostałem do mojej postaci! Powiększyło mi poślady! Mogę więcej amunicji pakować w siebie. No i kozak, i tego mi było trzeba. Super. Jakbym jeszcze lepiej strzelał, to już w ogóle by było koks, ale to już za dużo wymagania chyba od tej gry. Jest! Kolejny poziom. Kolejny, kurde, poziom. Dobra, moi kochani. Jeżeli jesteście ciekawi, co dalej wydarzy się w Endo Parasite, no to oczywiście łapeczka w górę oraz miły komentarz dla mnie. Tylko nie piszcie znowu w cudzysłowie miły komentarz, bo to jest niepoważne z waszej strony. Tylko napiszcie coś miłego, na przykład łełka górę do boju, nie? No, dobra, koniec tego. Widzimy się następnym razem już. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!